25 września odbyły się obchody 150. rocznicy potyczki pod Nowym Stawem. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, duchowieństwa oraz lokalni mieszkańcy. Wójt gminy Niemce w pięknych słowach upamiętnił tamto wydarzenie. Gdy myślę Polska, kłaniam się nisko, puchniejącym krzyżom przydrożnym, leśnym mogiłom, omszałym kapliczkom. Gdy myślę Polska, to widzę. To miejsce na skraju lasu, powstańcze cmentarze, a na nim 5 zbiorowych mogił, bezimienne krzyże. To myślę o was, powstańcy styczniowi spod Nowego Stawu. Pamięć ofiar uczczono apelem poległych i salwą honorową. Wśród zgromadzonych osób nie zabrakło młodzieży, która na czele z 20 pocztami sztandarowymi godnie reprezentowała szkoły i inne instytucje. Dla tych młodych ludzi szczególnie bardzo by było tutaj miło, że tyle było młodzieży, którzy, no, żywa taka lekcja historii. Myślę, że to i dla tego lokalnej społeczności. Oni tu przychodzą, zapalają znicze, dbają o to miejsce. Natomiast prawdziwą lekcją historii była inscenizacja bitwy pod Nowym Stawem. Przygotowania do tego wydarzenia trwały przez pół roku. Zbliża się kolejna salwa. Powstańcy już wiedzą, że nie dadzą rady rosyjskiej artylerii. Formują dwa. Ci, co zginęli, są zadowoleni na pewno w mniejszym stopniu, ale pogoda dopisała, bo tak jak już słyszeliście, chłopakom zależało na tym, żeby po 150 latach tutaj się odbyła taka spora uroczystość. Na zakończenie dla wszystkich obecnych przygotowano powstańczą kuchnię polową. Organizatorzy byli zadowoleni z wysokiej frekwencji i udanej pogody.